Witam Was w grze Paranormal. O, gra, która podobno została wydana na początku, znaczy na początku, nie wiem dokładnie, ale gdzieś w 2012 roku. Jednakże nadal jest stadium alfa, czyli jest cały czas poprawiana, uzupełniana. To horrorek. Horror. Obiecywałem, że nie będę się zajmował menu, ale wyjątkowo, może nie wyjątkowo. Drobna i mała informacja. Jeśli chodzi tutaj o te zakładeczki, tu na przykład ta i ta, no coś tam odnośnie sterowania kamery, otoczenia. Po naciśnięciu ich i tak nie wiem, gdzie jesteśmy, więc jedynie możemy sprawdzić to w grze. Nie mamy tu określenia, jak będzie co wyglądało. To tyle. Zatem zaczynajmy. Chwila ciszy. Ładowanie. It's I? Friday, July 1st, 2011. Hello, my name is Mattel Clark. I'm an artist, and I've come to believe that my house is haunted. Lately, things have been going bump in the night. A lot. So, I've set up cameras around my studio, and I've got one here, and I've started recording things to try and prove to people that I'm not going crazy. This is the studio. This is where the magic happens. Don't mind the posing mannequins. I picked those up at Amazon. They help me visualize the 3D space when I'm working on my sculptures. There's some works in progress over there on the mat. Hopefully something will happen here in a second. Really trying to show that this is real and that I'm not trying to get famous on the internet. No, zaczynamy. Cóż tam? Wcieliliśmy się w jakiegoś Clarka. Mamy kamerę do dyspozycji. I najprawdopodobniej mamy zrobić filmik ze zjawisk paranormalnych, które tutaj w domu występują. Dowiedzieć się może dlaczego. Telewizorka nie można włączyć, a z laptopikiem jak? O, jest. O, to mam wyjaśnienia. Gdzie jesteśmy? Co za dom? Autor też gry. No i co? Ktoś tu zginął. W piwnicy ktoś. Jeszcze raz ktoś. W łazience, ktoś w kuchni. Znany i nieznany na strychu. Dobrze. Idziemy. Jeśli nam gra pozwoli. Pozwoli. Górki. O, coś tu pukło. Art Studio. No dobrze. Tu mamy jakiś billboard, czy co? Ekran. Może to tutaj ekran. No, jakiś ekran. Zobaczmy, co tu mamy. Tu mamy jakieś zadania do wykonania. Albo ktoś miał je wykonać. Zakończ Atlas. No, zakończ Atlas. To co, ja mam zostać kartografem? No, troszkę musiał się poszkolić, tak na właśnie nie uda. Czy mam odkryć nieodnalezione części naszego globu? Chyba nie, bo z tego co wiem, to już większość odkryto. No, jedyne co jest z Atlantydą jest problem, no, ale to odsetek pokoleń, więc nie wiem, czy dałbym radę. No nie wiem, zobaczymy co to jest. Co dalej? Mamy naprawić zamek w drzwiach. No dobrze, tylko jeszcze jaki, jakich i jaki. A tu jakiś ekran. No nie wiem, czy to o ten ekran chodzi. Ale coś na dor, na drzwiach, drzem. Wymyć lub wyczyścić samochód. No dobrze, to może nam się udać, więc teraz będziemy próbować artykuły spożywcze gdzieś położyć, schować. Wykąpać się. To też jest prostsze. Poznać historię domu. Wyrzucić żarcie dla psa chyba. Oglądać telewizję. No, tak wszystko się wydawało proste, a telewizji się i tak nie dało obejrzeć. No i spać, spać. Dobrze. Hacking. Okej. Okay. Szukajmy samochodu. Co by może go umyć. Tu go nie spotkamy. O. A te drzwi? Może to te są popsute, nie wiem. Co tu?
Przejdźmy się co tutaj. Ale się. Dreszczyk mi po plecach przeszedł. No może ja taki strachliwy tylko. Tu się da otworzyć. Otworzyłem. Coś gra. Ciemno coś. Może można jakoś światełko. Jest flash pod F, czyli tak jak myślałem. Puszka, nie wiadro. Puszka zamknięta. Jakiś bitek z farby, nie da się tym umyć. Tu coś leży. August 11th, 1984. I'm not alone in this house. I can feel Marcus watching. Chyba dam sobie spokój z tym. Szkoda czasu. To pewnie jakiś dziennik i pewnie musimy to poznaleźć. Samochód da się otworzyć, nie? Great, the battery's low. I can at least charge it by my bed when I'm sleeping tonight. Trzeba znaleźć łóżko, żeby naładować baterię. Jakaś kaseta. Zapamiętajmy. Muza. To chyba z tej kasety może. Bagażnik też jest dla mnie niedostępny. Niestety wejść nie można, więc szukajmy tego łóżka. Łóżka, jak to łóżka, to pewnie są na górze. U góry. Coś tu mamy. Długopis ich też się nie da wziąć. Idziemy. Tam mamy jeden pokój, więc będzie łatwiej znaleźć. Mam nadzieję. Coraz gorzej idzie. No to idziemy do tego łóżka. Idziemy spać. Obraz z kamery u góry tu. W tym holu. Coś się tam pojawiło. I co dalej? Jeszcze śpimy. O, niezła pobudka. No to się na pewno pokazało. Że hałasy to jeszcze wibracje. Chyba już będziemy mogli stać, co? Dobrze, z samochodem sobie nie poradziliśmy. Zobaczmy, co tu mamy na stoliku. Będzie akcja, będzie. Czy nie będzie? Nie będzie. O! Ale mnie przestraszyły, no. Jeszcze raz. Nic z tego. Dobrze. Idziemy. Kasa pancerna. Ja tu proszę kasę z pancerną, a on mi drzwi. Kasy pancernej nie otworzę. Możemy sobie pójdziemy szukać tej kuchni. O, zaraz mi się coś zaczyna w głowie kręcić. O, tu jakieś figurki. Co teraz? Zablokowali mi. Kanapa lewituje. Telewizor się włączył. I ktoś gdzieś pobiegł. Dobrze. Dobrze. Albo i niedobrze. Ktoś tam jeszcze jest w tej telewizji? No niech gra chyba. Ktoś przełącza nam programy. A zobaczmy co z tą laleczką. Mogłem wziąć. To wziąłem. Nie będę wyłączał. Coś tu się nam pojawiło? Nie. Idziemy do kuchni. Szkoda, że tak powoli poruszamy. Mniej więcej tak jakbym ktoś
przywiązał coś do kostek. O! Stałem chyba w głowę. Przywiązał do kostek, to na dodatek coś mojego. Na dodatek mam głowę na wysokości stołu. To co mnie trochę przygnębia. Dobrze. Nie przerywajmy. Przygnębiamy ten fakt tej głowy. Mamy... O. I co z tym mam zrobić? Nic nie mogę wziąć, ale jest żarcie dla psa. To są te otwory. Też te świetlinka bym je wyrzucił, ale jak? Nic tu nie chce działać. A to niedługo trzeba filmik kończyć. No dziwne. A tu można przełączyć? O, ciemno jest, jasno. No. Bo mnie strach oblatuje. Telewizor jeszcze działa? Działa. A jakby go wyłączyć? Może coś to zmieni? Jeśli chodzi o moje samopoczucie, jak widzę, nie za bardzo... Oj, teraz to przesłyszałem. Słyszeliście, jak bannąłem? Teraz to się przestraszyłem i to nieźle. Straszy. Może ja taki strachliwy, nie wiem. Trzeba będzie znowu iść spać. O! Tego nie zauważyłem. A może tego nie było przedtem? Czajnik. Wyłączyłem wodę. Wyleciało coś. Coś. Lodówki. Ale żarcie nadal się nie zaruszyć. Wraca powoli. Niestety powoli udawać się, że... Niezłe, niezłe. Nieźle straszam. Takimi prostymi środkami, no. Co teraz? Ja tu muszę iść do łóżka. A chciałem wam jeszcze coś pokazać. Może teraz, bo może nie zdążę. Wciskając F7 możemy sobie zmienić o... A taki. Tak. Wrócę do oryginału. I trzeba spieszyć się. Jest jeszcze jeden. O, teraz ten mi tu blokuje i co teraz? Jakoś się przedostałem. Spadł. Znowu. Ale chyba zdążę. Bo coś chciałem jeszcze pokazać. Tam ktoś stoi. Coś wam jeszcze chciałem pokazać. Zanim skończę filmik. Znowu co? W tym samym miejscu. Pewnie czegoś nie zrobiłem, czy co? Coś się pojawia. O, tam teraz się jakiś duch przesuwa po schodach. Coś jeszcze? No to już prawie 15 minut film, więc trzeba powoli dokończyć. Tym razem pobudka była troszeczkę milsza. Zaraz wam pokażę. Zobaczymy, do czego to tu służy. O, coś tu nam napiszą. Diet, tak? Di. Tak myślałem. Nie, di. Dobrze. Coś to zmienia? Akwarium. Ale cały czas mam lekkiego. Jakby był klucze. Nic się nie da.
po jakichś środkach odurzających. No cóż, chciałem wam jeszcze pokazać. Przypadkowo naciskając tab, u dołu mamy listę poleceń. Jest ich tam sporo, ale klikamy literkę, no to mamy kilka poleceń i 19 więcej. Nie wiem, jak weźcie 19 więcej. Ale na przykład jak mamy AL, to mamy AMO i AL WIPON, tak? Tak, WIPONS. Mhm. Jak sobie wpiszemy te polecenia, to mamy do dyspozycji broń, którą możemy strzelać do duchów. I tego nie będę robił, no bo przejdę na razie grę, albo nie przejdę, przynajmniej będę kontynuował do następnego spania, jeżeli się uda, a potem zaczniemy. Potem znaczy się od tej kartki, nie wiem, czy to chyba kartka jest, ale nie mogę przejść, co jest, co mnie tu blokuje. Nie mogę się ruszyć. Gra zdyktowała, czy... Nie mogę się ruszyć. Nie wiem dlaczego. Ukucnę? Nic. Koniec. Chyba. Tam jakiś napis nowy. Ale ja nie mogę z tego wyjść. Coś zrobiłem albo źle. A tu mamy też kartkę, tak? June 27th, 1983. Marcus came home from August 14th, 1983. This house changed everything. Co tu dodać? Co? Sara. A. Czyli co, znaleźliśmy miejsce śmierci Sary? Nie wiem. To już trzy kreski. O, 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 krzyżyk. Krzyżyk coś na wróży. Taki. Krzyżyk na drogę. Trochę. Rabina. Ciśnijmy. Dobra, da się wejść. No, już aktywowałem. Już dawno, o. Taki. Co tu? Asalent. To coraz... O! Mi się energia już kończy. Tam dalej przejść nie mogę. Chciałem zobaczyć. Chciałem to zobaczyć, ale jakoś... O! Przedostałem się. Dobra, wracam, bo bateria się kończy. Ponownie, tak. O. Baterię mógłbym na przykład podnieść? Nie, to puszki są przecież. Teraz jestem większy, nie? Ciekawe. Pędzimy do łóżka. Tak czy siak, albo zdążymy, albo nie. Nie ma to większego w tej chwili znaczenia. Tu też jakiś napis. Nowy. Nie ma to większego znaczenia, bo i tak będziemy kończyć filmik. A muszę wam powiedzieć, że jak zaczniecie od nowa, to będzie inaczej. Gra nie jest liniowa. Don't sleep, to źle wróży. My czegoś nie zrobiliśmy, albo co? Nie wiem. Ja się kładę i zobaczymy. W każdym razie kładę się i... No i nie jest dobrze. W takim razie nie udało się. Żegnam z wami się i życzę powodzenia.
w rozwiązywaniu zagadek tej gry. Na razie. Cześć.